Witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku dużo będzie się działo, dużo będę Wam opowiadał, bo bardzo dużo dzieje się w świecie futbolu. Przede wszystkim zaczynam od początku. Będzie o Messi, dlaczego Messi opuścił Barcelonę. Następnie będę opowiadał o tym, co sądzę, o tym, że Messi podpisał kontrakt z PSG, a także przedstawię Wam moją analizę spotkania Legia Warszawa Dynamo, jakie towarzyszą mi odczucia związane z tym spotkaniem. Zaczynajmy od Messiego w Barcelonie. Dlaczego Leo Messi opuścił Barcelonę? Powiem Wam szczerze, że w ogóle ta cała sytuacja, ta informacja zaskoczyła mnie we Włoszech, w Bali. Akurat wybierałem się na kolację, zjeść pizzę, gdy właśnie w internecie przeczytałem, że Messi odchodzi z Barcelony. Byłem bardzo zdziwiony tą informacją, zaskoczony, bo byłem przekonany o tym, że Messi zostanie w Katalonii, że podpisze kontrakt. Tym bardziej te wszystkie działania władz klubu FC Barcelony o tym świadczyły. Zatrudniony Agüero, czyli wielki przyjaciel Leo Messiego, później także zawodnicy bez kontraktów, Depay, i można byłoby tak wymieniać, Koeman, który został dalej trenerem. No to wszystkie te znaki na niebie wskazywały o tym, że Messi zostanie w Barcelonie. Messi, który przylatuje do Katalonii, miał podpisać kontrakt. Przecież ten już był przygotowany kontrakt dla Messiego, dwuletni, jeżeli chodzi o te finanse, żeby w tym całym budżecie finansowym zmieścić się, rozłożony w latach, w płatnościach na 5 lat. No i wybuchła ta wielka wiadomość. W ogóle, moi drodzy, ten cały filmik pożegnalny, to, który pojawił się wtedy na konferencji, gdy zostało to ogłoszone, że Messi nie przedłuży kontraktu z FC Barceloną, to był filmik przygotowany, który miał między innymi pokazywać najlepsze akcje Messiego, świadczące o tym, miał być puszczony, kiedy Messi by podpisał kontrakt z Barceloną. Niestety, okazała rzeczywistość się zupełnie inna, zmienili, no i to był pożegnalny filmik. Messi po wielu latach odchodzi z FC Barcelony. Dla mnie, wielkiego fana klubu katalońskiego, bo opowiadałem Wam, że Barceloną, to jest moje ulubione miasto w Hiszpanii, a FC Barcelonie kibicowałem i zakochałem się w tej drużynie w tym momencie, kiedy w barwach klubu katalońskiego grał Patrick Kluivert, także Rivaldo, no i Ronaldinho, który się pojawił w FC Barcelonie. No i Barcelona zawsze z Messi mi się będzie kojarzyła i ja miałem nadzieję, że Messi będzie takim zawodnikiem dla FC Barcelony jak Francesco Totti dla Romy, który w barwach rzymskiego klubu zakończył karierę tak w sposób romantyczny i myślałem, że ten romantyzm będzie dotyczył Messiego. I powiem Wam szczerze, że prędzej myślałem, że Messi odejdzie z Barcelony. Wtedy pamiętacie, jak rok temu, kiedy wysłał ten burofax, że odchodzi, wtedy on był gotowy, swoją całą rodzinę przygotowywał na odejście, ale jednak zdecydował się jeszcze zostać w Barcelonie. Pamiętacie tą sytuację, kiedy dziecko Messiego rozpłakało się, nie chciało odchodzić z Katalonii, podobnie żona także nie chciała zmieniać państwa Hiszpanii na inny kraj i to spowodowało, że Messi jeszcze został, a ten pożegnalny bieg, gdy Barcelona zdobywała Puchar Króla, Messi fotografował się z pucharem, tak czuł podskórnie, że to może być jego ostatni triumf i wtedy właśnie spodziewałem się, że Messi może odejść z Barcelony, ale gdy został prezesem Barcelony Laporta, wszystkie te ruchy jego świadczyły o tym, że Messi zostanie we FC Barcelonie, więc kiedy nie miał klubu, Argentyńczyk, kiedy zdobywał Copa America z Argentyną bez klubu, był bezrobotnym, to byłem przekonany, że Messi w tej Barcelonie zostanie. No i jednak taka informacja, no powiem Wam szczerze, no bo przecież pamiętacie, gdy Messi, rocznik 87, pamiętacie, Messi jako młody dzieciak miał problemy, nie mógł rosnąć, chorował na tak zwaną karłowatość i właśnie w FC Barcelona jego w wieku 13 lat ściągnęła do Katalonii
zaaplikowała mu tą kurację sterydową, dzięki temu Leo Messi urósł. Niektórzy mówią, że dzięki tej kuracji sterydowej ma takie silne nogi i tak się dobrze trzyma na nogach. No, coś w tym może być, ale wracając do Messiego, ta cała sytuacja, gdy ówczesny prezes Barcelony w restauracji na kartce, serwetce, ten kontrakt podpisywał z Messim. Wszyscy znacie tą historię. Młody Messi, 18-letni, wchodzący, debiutujący w barwach katalońskiego klubu w tej wspaniałej Barcelonie Franka Ricarda, gdzie grał Deco, Ronaldinho. Pamiętacie tą wspaniałą Barcelonę? W pewnym momencie Ronaldinho i Deco musieli odejść, ponieważ była taka sytuacja, no, w kuluarach. Mówiło się o tym, że Ronaldinho i Deco mieli zły wpływ na Messiego, że obawiał się właśnie wtedy Guardiola, który zastępował Franka Ricarda i zresztą pamiętacie, pozbył się cudownego Brazylijczyka, a także portugalskiego pomocnika, ponieważ ci dwaj zawodnicy już byli po drugiej stronie rzeki, dużo byli często widziani w klubach, w dyskotekach w katalońskich. A że Messi był zafascynowany Ronaldo, no to ten, znaczy zafascynowany Ronaldinho, i ten Ronaldinho mógł na złą drogę Messiego sprowadzić, w związku Guardiola pozbył się dwóch tych fenomenalnych zawodników. No i zawsze Messi będzie mi się kojarzył z FC Barceloną. No i jestem rozczarowany, że nie będzie to jego taki last dance, że to jednak Messi nie będzie takim Francesco Totti dla Barcelony. A dlaczego? Teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego Leo Messi opuścił FC Barcelonę? Ponieważ doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że FC Barcelona w styczniu została ogłoszona bankrutem. Poprzedni prezes, który zarządzał klubem z Katalonii, podpisywał wysokie kontrakty, to doprowadziło do nas kraj przepaści, ten zasłużony klub. Między innymi wyobraźcie sobie, że jeszcze Liverpool nie uzyskał pieniędzy za Coutinho, także za Griezmana Atletico Madryt, a podobnie za Dembele. I sytuacja wyglądała tak, że Messi mógł zostać w tym klubie, nawet Messi zrezygnował z wielu pieniędzy. Ta płatność kontraktu została rozłożona na 5 lat, no ale to i tak cały czas ten budżet płac był przekroczony. Barcelona zatrudniała piłkarzy wolnych, tylko jednego zawodnika zatrudniła z kontraktem. Ale żeby Messi został, no to inni zawodnicy musieliby odejść, no ale Griezmann, Coutinho, Dembele, czy jeszcze wielu innych piłkarzy nie chciało odejść. Brad White, i tak można byłoby po kolei wymieniać. Ci piłkarze mieli wysokie kontrakty w innych klubach w czasach covidowych, tym bardziej, kiedy jednak już te kluby zagraniczne nie płacą takich dużych pieniędzy. Ci piłkarze woleli jednak zostać w tej Barcelonie, grzejąc ławę, ale pobierając wysokie apanaże, bo doskonale zdawali sobie sprawę, że inne kluby europejskie nie zapłacą im takich dużych pieniędzy, a przemęczyć się rok, dwa lata za te wysokie pieniądze, będąc rezerwowymi. No, prawda jest taka, że kontrakty są po to, podpisuje się je, trzeba je respektować i z takiego założenia wychodzą piłkarze, ale z drugiej strony nie są do końca ambitni, bo jednak wolą grzać ławę, ale to jest indywidualna sytuacja każdego piłkarza. Gdybym się pewnie znalazł sam na miejscu takiego Brad White'a, to pewnie bym tak samo nie chciał odchodzić z Barcelony, bo do Barcelony ciężko jest przyjść, łatwo odejść. Wiadomo, że taki zawodnik już nigdy do takiego klubu światowej klasy nie przyjdzie, więc trzeba respektować te kontrakty. No i między innymi właśnie te finanse między innymi zadecydowało o tym, że Leo Messi nie został w klubie z Katalonii. Tam mnie decyzja zaskoczyła, tak jak mówiłem wam, tego odejścia Leo Messiego spodziewałem się zdecydowanie wcześniej. Ale w ogóle sytuacja wyglądała tak, że to tak wygląda, jakby prezes Barcelony myślał o tym, że prezes La Liga ugnie się i sprawi, że jednak przymknie oko, że Messi w Barcelonie zostanie, a jednak ten prezes Ligi Hiszpańskiej na coś się takiego nie zdecydował, no i Messi musiał odejść. I teraz jest pytanie takie, jak poradzi sobie Barcelona bez Messiego?
ja powiem wam szczerze, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby ta Barcelona poradziłaby sobie bez Messiego. Mamy prosty przykład z brzegu. Real Madryt. Pamiętacie, gdy 3 lata temu Cristiano Ronaldo odchodził z Królewskich do Włoch. Wtedy wielu się zastanawiało, jak Zidane poradzi sobie z Realem Madryt bez Cristiano Ronaldo. No i proszę, zobaczcie. Królewscy potrafili odzyskać mistrzostwo Hiszpanii wtedy, gdy Cristiano Ronaldo przestał grać w Real Madryt, to wtedy Benzema odblokował się. Do tej pory, kiedy Cristiano Ronaldo grał w barwach królewskich, było tak, że ten Benzema mniej strzelał, pracował na wiele goli Cristiano Ronaldo. Wtedy, kiedy Portugalczyk odszedł z królewskich, to wtedy ten Benzema odblokował się, wziął na siebie ciężar i zaczął strzelać masę bardzo dużo goli, także inni zawodnicy zaczęli wychodzić z cienia, między innymi Vinicius, Morata, jak grał jeszcze w królewskich. I tak samo może być z Barceloną, bo przecież wcale nie wykluczone, że teraz to jest ten czas, gdy Messi odchodzi z FC Barcelony, no to przecież Griezmann, Dembele, Coutinho, jeśli zostanie, Depay, który został sprowadzony, Aguero, Fati, Pedri, przecież jest tylu zawodników, którzy mogą spokojnie tego Messiego zastąpić, ten ciężar gry, zdobywania goli, asystowania, rozłoży się na całą drużynę i nie będzie też takiej sytuacji, bo zwykle było tak, gdy Barcelonie nie szło, no to zagrywało się do Messiego i wszyscy po prostu ta odpowiedzialność się rozmywała, podawano do Argentyńczyka, teraz będzie sytuacja tak, nie ma Messiego, no to będzie musiał Griezmann wziąć na siebie ciężar gry, tak samo Dembele czy Coutinho i wcale ja bym się nie zdziwił, gdyby FC Barcelona po tym sezonie odzyskała mistrzowski tytuł. Słyszałem o tym też, że był taki moment, że Atletico Madryt, Simeone kusił Argentyńczyka, żeby przeniósł się do Atletico Madryt, do swojego przyjaciela, żeby znów grał z Suarezem, ale dobrze, że Messi się na coś takiego nie zdecydował. Więc tyle, jeżeli chodzi o Barcelonę. Ja uważam, że Barcelona bez Messiego poradzi sobie i inni zawodnicy wezmą ciężar gry na siebie i podobnie tak jak Real Madryt potrafił poradzić sobie bez Cristiano Ronaldo, to tak samo Barcelona poradzi sobie bez legendarnego zawodnika, choć dla wielu fanów, miłośników talentu Messiego Barcelona będzie dziwnie wyglądać. No ja powiem wam szczerze, że w pierwszym momencie, kiedy będę właśnie oglądał pierwsze spotkania Paris Saint-Germain z Messim, a następnie Barcelonę bez Argentyńczyka, to będzie mi się ciężko przyzwyczaić, ale takie jest życie. Życie nie lubi próżni, znajdzie się następca. Niewykluczone, że Ansu Fati bądź może Pedri wejdą w buty Messiego, choć będzie to ciężko zastąpić legendarnego argentyńskiego zawodnika, legendę Barcelony, ale Pedri czy Ansu Fati są utalentowani i bez Argentyńczyka mogą ich gwiazdy mogą rozbłysnąć. Teraz, moi drodzy, przechodzę do drugiego punktu. Koniec już o Barcelonie, PSG. No i proszę bardzo, Messi przenosi się do PSG. Było to piękne, kiedy na wieży Eiffla został jego sylwetka wyświetlona. No i Messi podpisuje 2-letni kontrakt, gdzie zarobi 35 milionów. No w ogóle teraz drużyna Paris Saint-Germain to jest Pochettino to teraz zarządza takim teamem jak w Football Managerze, no bo przecież tak, Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, Donnarumma na bramce, Sergio Ramos, Wijnaldum, no moi drodzy, Hakimi, no moi drodzy, ja teraz się zastanawiam, to powstał takiego pewnego rodzaju, pamiętacie taką drużynę Globetoppers koszykarską, ale to pewnego rodzaju, czy Chicago Bulls, czy jeszcze do tego bym powiedział, kiedyś Real Madrid miał Galacticos, to takie Galacticos wersja 4.0, no po prostu drużyna marzeń, taki team ciężko by było w Football Managerze stworzyć. Mnie to jedno zastanawia, czy Pochettino będzie w stanie tymi wszystkimi charakterami zarządzać, czy dla tych wszystkich zawodników nie będzie brakowało piłki, bo zdajecie sobie sprawę, że ci wszyscy zawodnicy mają duże, wysokie ego. Ramos jest z tego znany, Messi, do tego Mbappé, Neymar, Verratti,
No i można byłoby tak wymieniać do Maruma. Ciekaw jestem, jak to w szatni wszystko zostanie rozstrzygnięte, bo prawda jest taka, że jeżeli w drużynie jest tyle gwiazd, którzy mają wysokie ego, to niektórzy piłkarze muszą jednak iść w cień, muszą jednak załagodzić swoje te zapędy, te takie, bym powiedział, te swoje ego, podporządkować się drużynie, bo wiadomo, że jednym zawodnikiem, takim królem, to może być właśnie Messi. Do tego Messiego Neymar czy inni zawodnicy powinni się dostosować. A wiemy, jak to wyglądało w Paris Saint-Germain. Pamiętacie, jak Cavani grał w zespole z Paryża i wtedy z Neymarem się kłócili, kto będzie strzelał rzuty karne, bo Cavani miał w kontrakcie zapisane, i podobnie Neymar, że dodatkowe bonusy za wykorzystane rzuty karne, a Cavani chciał być najlepszym strzelcem i się kłócili. I do takich kłótni w takich wielkich drużynach będzie dochodziło, ale z drugiej strony ja jeszcze nie mogę doczekać tego, jak właśnie Verratti będzie jako ten reżyser gry zagrywał do Neymara, Neymar do swojego przyjaciela, do Argentyńczyka. No znów wielki Neymar i Messi są razem, grają w drużynie, bo pamiętacie, jak odchodził wtedy z Barcelony do Paris Saint-Germain, Neymar chciał wyjść cienia i zdobyć złotą piłkę. No nie udało mu się to w Paris Saint-Germain. Teraz wraca z Messim i prawda jest taka, będzie większa presja na zespole z Paryża. No teraz drużyna Pochettino musi we Francji wszystko wygrywać. Musi wygrać mistrzostwo Francji, przede wszystkim odzyskać w Super Puchar, Puchar Ligi. No i przede wszystkim Paris Saint-Germain będzie głównym faworytem do wygrania Champions League. Ciekaw jestem, jak Pochettino poradzi sobie z tym gwiazdozbiorem piłkarzy i czy jednak w tej szatni, gdzie jest wielkie ego, nie wybuchnie bomba. Bo tak jak mówię, gdy tylu piłkarzy takich fenomenalnych, wiele takich gwiazd jest w drużynie, i jak dojdzie do jakiegoś konfliktu, to taki sezon może się zakończyć porażką. Zresztą mieliśmy pierwszy przykład z brzegu. Jesteśmy w Paryżu. Francja, reprezentacja we Francji. Francuzi zawsze mają zawsze fenomenalnych zawodników, którzy mają wysokie ego i nie zawsze odnoszą sukcesy, tak jak na ostatnim Euro. Pamiętacie konflikt Griezmana z Benzemą? Nie Griezmana z Benzemą, tylko konflikt Giroud z Benzemą, czy jeszcze kiedyś, no dużo było tych konfliktów. Taki był zawodnik, wyleciało mi nazwisko, który pochodził z bogatego domu, pomocnik, i on był nieakceptowany właśnie przez Benzemę czy innych takich zawodników, którzy wywodzili się z getta, którzy wywodzili się z niższych klas, z przedmieść Paryża. No i on przez taką grupę właśnie tych piłkarzy, którzy jednak z takich nizin społecznych się wywodzili, był nieakceptowany. Był także zawodnikiem Lyonu i dochodziło do konfliktu, i skończyło się tak, że ten właśnie piłkarz musiał zrezygnować z gry w reprezentacji. No i często właśnie dochodzi do takich konfliktów w drużynie, gdy jest wysokie ego. Ja już czekam z niecierpliwością na pierwsze sobotnie spotkanie o 21:00, gdzie właśnie pewnie Messi jeszcze nie zadebiutuje, ale zobaczymy ten gwiazdozbiór. Ciekawe, jak będzie ta wyglądała współpraca tego tercetu Mbappé, Messi, Neymar. No, ja czekam z niecierpliwością na to spotkanie, moi drodzy. No i po tym, jak właśnie już temat Messiego zakończony, Messi w PSG, czekamy na jego debiut, przechodzę teraz do trzeciego punktu. Mecz będę dla Was analizował teraz, spotkanie Legii Warszawa z Dynamem Zagrzeb. Moi drodzy, powiem Wam szczerze, że jestem rozczarowany, że Legia Warszawa nie awansowała do kolejnej rundy, bo prawda jest taka, że legioniści byli blisko. Jeżeli chodzi o to spotkanie przed losowaniem, wydawało się, że te Dynamo Zagrzeb zdominuje Legię Warszawa i bez problemu awansuje do kolejnej rundy, a wcale tak nie było. Legia Warszawa tydzień temu grała fenomenalnie w spotkaniu na wyjeździe. Artur Boruc bronił dobrze. Legioniści mieli swoje sytuacje. Mucci strzelił pięknego gola. No i aby awansować do kolejnej rundy, kluczem do odniesienia zwycięstwa było zdominowanie środka pola, wyłączenia środka pola, czyli tej najważniejszej środkowej linii Dynama Zagrzeb. W pewnym sensie się to udało. Jeżeli chodzi o Legię Warszawa,
Legia Warszawa w pierwszej połowie, ogólnie w tym całym meczu była, w spotkaniu na Łazienkowskiej 3 była lepsza od Dynama Zagrzeb. Szczególnie w drugiej połowie legioniści zdominowali Dynamo. Tylko czego zabrakło? Zabrakło przede wszystkim skuteczności, błysku, wykorzystywania sytuacji. Lukinia strzelił w poprzeczkę. Tam też była taka sytuacja, gdzie Petkart powinien, albo nie, inaczej Emerli powinien strzelić bramkę pod koniec pierwszej połowy. Taka wymiana Emerli, Lopez jeszcze z Lukiniasem, jak po sznurku ładnie taktycznie, i zabrakło wykończenia. Legia Warszawa w tym spotkaniu oddała 7 celnych strzałów. Dynamo tylko jeden celny, niestety zakończony bramką. Często bywa w takich spotkaniach, że detale decydują o tym, kto zwycięża. I w tym spotkaniu właśnie te detale zadecydowały o tym, że Dynamo Zagrzeb awansowało do kolejnej rundy. Bo była taka sytuacja, szczególnie w tej 20 minucie. No głupia strata Martinsa, który w pierwszym spotkaniu z Dynamem grał fenomenalnie. No ale Portugalczyk nie ma dobrego zastępcy. Gra prawie w każdym spotkaniu. Widać było to zmęczenie, więc tu stracił tą stratę, a później zachowanie Juranowicza, który powinien jednak zablokować, ale on tego nie zablokował. No ale taka głupia strata Martinsa od razu mi się przypomina takie spotkanie ze Sztyją Bukareszt. Pamiętacie, gdy Legia Warszawa ze zespołem z Rumunii rywalizowała, właśnie walczyła o Champions League w tej ostatniej decydującej fazie. W Rumunii uzyskała wynik remisowy i u siebie 2-2, ale poprzez gole na wyjeździe odpadła i była taka sytuacja, że w pierwszych minutach Legii Warszawa zabrakło koncentracji i Vicia Doriak, ówczesny kapitan Legii Warszawa, teraz już były zawodnik, obecnie menadżer, stracił piłkę. Ta strata Chorwata spowodowała, że Sztyła Bukareszt strzeliła gola. No i Legia Warszawa potem już nie była w stanie odrobić tego wyniku. Podobną stratę też Doriak zaliczył w spotkaniu z Celticiem Glasgow. Wtedy wygraliśmy spotkanie na Łazienkowskiej, ale potem przez tamte pamiętne właśnie te... No to, że wtedy Bereszyński w tym drugim spotkaniu zagrał, był nieuprawniony, Legia Warszawa wtedy została wyeliminowana, ale często właśnie takie detale decydują o tym, kto awansuje do kolejnej rundy. Prawda jest taka, że gdy przeanalizujemy ten dwumecz, dojdziemy do takiego wniosku, że Dynamo Zagrzeb było do przejścia, że to nie było te Dynamo Zagrzeb, które przyzwyczaiło nas od wielu, wielu lat, że zawsze gra albo w Lidze Mistrzów, albo w rozgrywkach grupowych Ligi Europy, ale te Dynamo Zagrzeb w pewnym momencie, w tym spotkaniu na Łazienkowskiej, w pierwszych minutach widać było, że ten niesamowity doping Legii Warszawa, pełny stadion, kibice dopingowali przez cały mecz. Pewnie słyszycie, jakie mam zdarte gardło. To efekt właśnie wczorajszego dopingowania, krzyczenia i mam taką chrypkę. I widać było, że w pewnym momencie także Chorwaci już fizycznie ledwo się trzymali na nogach, cofnęli się, Legia dominowała, no ale nic z tej dominacji nie wynikało, ponieważ te wszystkie dośrodkowania z jednej strony Mladenowicza, z drugiej strony Juranowicza były czyszczone, francuski obrońca Dynama Zagrzeb cały czas wybijał. Zabrakło takiego, akurat Petkart się pojawił, no ale Petkart nie był w stanie nic z tego zrobić. Niektórzy krytykowali, że Lopez pojawił się w pierwszej połowie i że grał w pierwszym składzie i że nic nie wynikało z tych dośrodkowań, ale zauważcie, że Lopez większość tych swoich bramek dla Legii Warszawa, mimo tego, że jest zawodnikiem powyżej 1,80 m, to on jednak potrafi zdobywać gole strzałem głową, no ale w tym spotkaniu to mu się nie udało. Emerli trochę też był taki niewidoczny, widać było, że po tym już po tych początkowych, gdzie w pierwszych spotkaniach błyszczał, pojawił się u niego kryzys. Dla mnie najlepszym zawodnikiem tego spotkania, jeżeli chodzi o Legię Warszawa, był Lukinias, Brazylijczyk. Dryblował, odzyskiwał, przyspieszał, mijał 3-4 zawodników. Cały czas było u niego widać niesporzone siły, był niemiłosiernie faulowany. No ale jeżeli chodzi, no Legii Warszawa zabrakło takich 4 Brazylijczyków. Gdyby takich 4 Lukiniasów biegałoby po boisku, to może by udało się odnieść zwycięstwo. No Legia Warszawa nie była w stanie, Chorwaci cofnęli się, gdy prowadzili 1-0 i chcieli kontry wyprowadzić. I Legia Warszawa dominowała w drugiej połowie, ale nie miała takich klarownych sytuacji, nie potrafiła wykorzystać tej dominacji. Doping kibiców, news legionistów,
niesamowita atmosfera na to też wpływała, no ale brakowało konkretów. Te wrzutki, tak jak mówiłem wcześniej, niewiele dawały, bo Chorwaci te piłki wybijali. Zabrakło moim zdaniem, ewidentnie brakowało kapustki, właśnie takiego zawodnika o takiej charakterystyce, który by właśnie tam wbiegł w pole karne, by wykorzystał tą przewagę, by wbiegł za linię, zagrałby nie szablonowo. Albo bym jeszcze powiedział, że brakowało zastępcy kapustki. Kapustka doznał kontuzji. Josua tego kapustkę próbował zastąpić się, starał, no ale cały czas widać, że ten zawodnik, Portugalczyk, z biegiem czasu, gdy już będzie w odpowiedniej formie fizycznej, to będzie ogromnym wzmocnieniem. Ale w tym momencie właśnie Legia Warszawa, to są te detale, Legia Warszawa nie awansowała do kolejnej rundy, bo nie miała następcy kapustki. Zresztą Czesław Michniewicz przed eliminacjami do Ligi Mistrzów o to apelował. No ale nic, te apele się nie zdały. No pozytyw jest taki, że jeśli Legia Warszawa będzie grała tak jak w tym dwumeczu z Dynamem przez najbliższy rok zostanie wzmocniona, to może tą Ligę Mistrzów uda się zaatakować, ale jest pewnego rodzaju niedosyt. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam ogromny, bo te Dynamo było do przejścia. Szczególnie w tej drugiej połowie wystarczyło strzelić, wykreować jakieś sytuacje strzeleckie. Też zabrakło mi takiego elementu ryzyka, no bo Czesław Michniewicz tylko przeprowadził trzy zmiany. No wiadomo, Rosołek na ławce, jeszcze do tego Kisiel, ale takiego Rosołka młodego ja bym wprowadził na ostatnie 10 minut. Często jest tak, że młodzi zawodnicy dają ten błysk, strzelają gole na wagę zwycięstwa, tak jak kiedyś Wojciech Kowalczyk w spotkaniu ze Sampdorią wchodził i wtedy kręcił Mancinim i zdobywał gole. Kiedyś Dawid Jańczyk też tak zdobywał gole, strzelał. Młody Jakub Błaszczykowski, to już inna pozycja, no ale takiemu Rosołkowi można było dać szansę, żeby strzelił gola. Reasumując, jeżeli chodzi o tą całą grę, o ten dwumecz, jestem zadowolony, jeżeli chodzi o Legię Warszawa, bo przed tymi spotkaniami mówiło się o tym, że to Dynamo zdominuje, wygra bez problemu, a rzeczywistość się taka okazało, że Dynamo Kijów wygrywa w sumie ten dwumecz 2-1 i jest właśnie ten jeden detal lepsza od Legii Warszawa. Teraz Legia Warszawa za tydzień i za dwa tygodnie będzie walczyła o to, żeby awansować do rozgrywek grupowych European League. Rywalem Legii Warszawa będzie Slavia Praga. Nie będzie, będzie to trudny rywal. Prawda jest taka, że gdyby Legia Warszawa wygrała z Dynamem Zagrzeb, to by grała z Tyraspolem. By był fajny taki z punktu kibicowskiego mecz, ponieważ pamiętacie, gdy Legia Warszawa była prowadzona przez Jacka Magierę, wtedy Legia Warszawa właśnie z zespołem z Mołdawii odpadła i nadarzyłaby się teraz szansa do rewanżu, gdyby Dynamo Zagrzeb zostało wyeliminowane. No niestety tak się nie stało, więc będziemy walczyć z czeskim zespołem, który potrafił dojść do ćwierćfinału European League. Jest to już drużyna osłabiona, ponieważ kilku zawodników czeskich zostało wytransferowanych do ligi angielskiej, ale cały czas jest to silny zespół. Jest to silny zespół. Czesi są finansowani przez chińskich inwestorów, w związku z tym przychodzą bardzo dobrzy zawodnicy. W tym spotkaniu Slavia Praga będzie faworytem w spotkaniu z Wojskowimi. To nawet powiedziałbym wam dobrze, bo znów, gdy Legia Warszawa nie jest faworytem w takim spotkaniu, to jest szansa na osiągnięcie dobrego wyniku. I po tym, co ja zobaczyłem w tym sezonie w europejskich pucharach, jeżeli chodzi o Legię Warszawa, to jestem, powiedziałbym wam, optymistycznie do tego nastawiony, bo Legia Warszawa w 6 spotkaniach, eliminacjach do Champions League do tej pory wygrała 4 spotkania, jedno zremisowała, jedno przegrała, dużo punktów zdobyła do tego rankingu UEFA i myślę, że nie będąc faworytem, jest w stanie sprawić niespodziankę już w tym pierwszym spotkaniu w Czechach, a następnie na Stadionie Łazienkowskiej, czy na pewno wtedy na te spotkanie przyjdzie dużo kibiców, bo widać, że w Warszawie jest ogromny głód piłki i takich spotkań, takich o coś na wysokim poziomie, bo już dawno nie pamiętam, bo to by weźcie pod uwagę, że to są wakacje, okres urlopowy, a w sierpniu na Stadionie Legii mieliśmy stadion wypełniony w pełni, były pojedyncze wolne krzesełka. Ja byłem pół godziny przed tym spotkaniem, a i tak mimo to, wchodząc na trybunę, spóźniłem się około tam 11
minut i niestety nie zobaczyłem pięknej oprawy, którą przygotowali ultrasi Legii Warszawa. Mam nadzieję, że cały czas ta... Przepraszam Was serdecznie. Mam cały czas nadzieję, że ta pasja, jeżeli chodzi o występy polskich zespołów, będzie kontynuowana. Jutro dla Was dokonam analizy spotkania Rakowa, ocenię występ Rakowa-Częstochowa, a także Śląska-Wrocław. No, byłem zachwycony, że będąc na wakacjach we Włoszech, w Bari, Raków-Częstochowa zremisował z Rubinem Kazan. Wielu zespół Papszuna skazywało na pożarcie. A tu proszę, Raków zremisował z zespołem z Rosji, z lepszej ligi. To fenomenalny wynik. Także Śląsk-Wrocław wygrał z zespołem z Izraela 2-1. Jacek Magiera, który ma doświadczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu w europejskich pucharach, ten Śląsk wykorzystuje je. I ten Śląsk-Wrocław jest dla mnie, bym powiedział, taką niespodzianką. Wygrywa, zdobywa kolejne punkty do rankingów i mam nadzieję, że Wrocławianie te rewanżowe spotkanie wygrają zdecydowanie więcej, bo w tym pierwszym spotkaniu mogli wygrać wyżej, ale nie byli nieskuteczni, więc ale mam nadzieję, że Raków Częstochowa także będzie dalej sprawiał niespodzianki i jutro będę te obydwa zespoły chwalił. Dziękuję moi drodzy serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o subach, lajkach, dzwoneczkach. Napiszcie w komentarzach, jak oceniacie to spotkanie Legii Warszawa z Dynamem Zagrzeb? Co sądzicie o odejściu Messiego z Barcelony? Ile według Was goli Messi strzeli w barwach Paris Saint-Germain? I czy uda mu się zdobyć Champions League z zespołem z Paryża? Jestem ciekaw, czy Messi grając w Paris Saint-Germain zdobędzie swoją 6. złotą piłkę. Dziękuję moi drodzy za uwagę. Miłego tygodnia Wam życzę. Ciao, arrivederci, hej, dobrej nocy.